Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Sielcach, Nazywam się Tadeusz Pawłowski, Uzdrowiciel Duchowi. Nagrywam ten filmik po to, abyście zaczęli korzystać z Samouzdrawiania. Proszę Państwa, jest to bardzo proste. Należy się przygotować na 10 minut przed Samouzdrawianiem. Głęboko wdychami przez nos. W powietrze, z intencją, że oddychami boską świadomością. Widychamy ciemną materię. Wdech boską świadomość. Wydychamy ciemną materię. Wdech boska świadomość. Wydychamy ciemną materię. Teraz proszę Państwa, co zrobimy dalej. Sami siebie nie jesteście w stanie oszukać. Dlaczego? Dlatego, że wy i Kreator to jedno i to samo. Ta piramida jest, emituje energię transcendentalną uzdrawiania Kreatora w Chrystusie. Jest to Jam jest niższy ja, Jam jest średnie braterskie ja. Jam jest wyższe ja. Jam jest wszechmogącą uzdrowicielą, kreator. I teraz proszę Państwa, kiedy skoncentrujecie się na tej piramidzie, w sercu, z uwagą w sercu, najlepiej zobaczyć ją w swoim sercu, tak jak jest to na tym filmie, skoncentrować się i w myślach zacząć mówić afirmacje. Dziękuję Ci, Boże, za to, że pobogosławiłeś moje życie samo samouzdrawianiem, Kreator, doskonałe zdrowie. Ja mi jest, którym jest, dziękuję Ci Boże za to, że pobłogosławiłeś moje życie, obfistością, samo uzdrawianie, kreator. Ja mi jest, którym jest, dzięki Ci Boże za to, że pobłogosławiłeś życie, pomyślnością, samo kreator. I tak na okrągło ale pamiętajcie to mogą jedni czuć bardzo dobrze inni wcale to nie znaczy że nie stali uzdrowieni albowiem z wiary wam dadzą jeżeli zanim zaczniecie to patrzeć i kontynuować samo uzdrawianie tak jak powiedziałem w tym nagraniu w porządku i taki seans, minimum pół godziny. Zobaczycie, jak reaguje wasz organizm. Dalej możecie sobie przedłużyć, oczywiście. Nagrywam też po to, jeżeli ktoś mieszka od siele setki kilometrów, a teraz obecnie w Polsce jest tak, jak jest, proszę korzystać z to. Następna rzecz, proszę mówić innym, najlepiej. Napisać coś pod spodem. To nie dla mnie. Chodzi o to, żeby inni zaczęli korzystać z tą. A więc należałoby pod tym filmikiem coś napisać z serca. Jeżeli ktoś będzie wizywał, ma prawo. Jeżeli ktoś powie, że jestem oszustem, kłamcą, ma prawo. Jeżeli sam Siebie okłamuje, i zrobi to z ciekawości, powiedziałem, że to jest świadomość Kreatora, i co go spotka, to Jego wybór. Pretensje może mieć tylko sam do siebie, ale z tego co wiem, co mi inni mówią, jest to moc przeogromna. Zmienia na życie zdrowie, harmonia, pokój. Obfitość nawet w bogactwie materialnym. Zmienia się cała rodzina. Dlaczego? Bo to jest miłość i bardzo potężna jest ta afirmacja wdzięczności. Pamiętajcie, że najpotężniejszą energią tu na świecie jest to miłość wdzięczności dla Kreatora. Co ta daje ta wdzięczność? To daje, że zgadzacie się z całym aktem stworzenia, i dlatego kreujecie wdzięczność. Dziękuję bardzo, do widzenia.